Hej, łobuzy! Słuchać jeszcze muzykę. My zaraz uciekamy, słuchajcie. Bardzo, bardzo przyjemnie było. Staramy się co roku przychodzić z rodzinką. Wspaniałe jedzenie, piękna muzyka. Dobra zabawa również dla dzieci. Dzisiaj moja córa miała taką przyjemność, że animacje były tylko dla niej, bo nie było innych młodszych dzieci. W sensie dzieci nie były zainteresowane, te starsze. A wiecie, są i gry dla dzieci zorganizowane, i wideogry. Także tutaj jakieś prace robiła przez 2 godziny. Jedzenie było wybitne po prostu, bardzo smakowało. No także dzisiaj w końcu założyłam diwę. Zaraz wam Darek pokaże w całości. O, tu jest lepsze światło. Różową torebkę i taką stylizację, i czarne czułenka. Sobie rozłożyłem walizeczkę. Tararara. Podlinkujemy wam. Karo kupiła na Allegro, chyba kupiłaś, nie? Karolina? Tak. Na Allegro, sam chciałeś. Wysłałem jej linka, co ma kupić. Ale jest matowe. I kosztowało 300, chyba 80 zł. O, ja się nie mylę. O, ale super. Tak. I tu jeszcze jest ten w środku. Taki crafty. Wow. Super, nie? Chodź, Lala, zobaczysz, co tata dostał pod choinkę od Mikołaja. Zobacz. Co dostałeś od Mikołaja? No tą skrzynię, zobacz. Podoba ci się? Zobacz, co tu mam. Z narzędziami? No. Teraz będzie mógł naprawiać różne rzeczy. O. Dzisiaj posprzątam tą szafkę z tyłu. Bo się zrobił mały bałaganik zapasowy. Tutaj większość rzeczy przełożę też, posprzątam. A tu mam zapasy takie do pieczenia na dole. A tu kieliszki. Ta szafka jest zrobiona na wymiar. Sam ją zaprojektowałem z tym światełkiem w środku. Docelowo miał być u góry barek, ale jakoś się inne zapasy tutaj wypchały. Wszystko ze środka wyciągniemy i poukładamy od nowa. Te winka wylecą. To idzie do drinków. Jakieś dobre prezenty, które dostałem. A to sobie odpakuję. O. I góra wygląda już zdecydowanie lepiej. Tutaj te fajne kieliszki do whisky. Szkła, nie kieliszki. Wszyscy je uwielbiają, zawsze boją się, że się przewrócą. Kiedyś taką karafkę dużo miałem i się przewróciła i pękła. Wszystko sama stała i buch. No. Pam, pam, pam. Robione kieliszki. I tutaj. Druga strona, jeszcze tam na dole znalazłem 2 buteleczki. O, jest od razu lepiej. Słuchajcie, po pierwsze mieliśmy przez tydzień anginę. Taką w sensie, w gardle. No dobra, jesteśmy chorzy. Byliśmy na antybiotyku, a teraz mam wirusa. Zaraziłam się od kuzynki i dostałam gorączki. Jestem nieprzytomna.
Słuchajcie, dzisiaj to jeszcze pół biedy, ale wczoraj była gorączka. Wczoraj była gorączka, były dreszcze. Było okropnie mi zimno, ale już miałam wizytę u lekarza i dostałam leki i mam odpoczywać, pić wodę i... Dlatego tak nie nadawaliśmy codziennie vlogów, poleżymy po prostu. Tak, po prostu jesteśmy... Trochę ogarniamy, ale zazwyczaj Karol leży. No i tyle. A mamy dla was jedną, dla was taką informację, bo w sumie przydarzyła nam się bardzo smutna rzecz. Zostaliśmy oszukani przez pośrednika, który wystawił ofertę na domek. Na Bookingu. Na Bookingu oczywiście. No i wiecie, przez to, że bookowaliśmy na Bookingu, a my zawsze przez Booking wszystko bookujemy, to myśleliśmy, że oferta jest sprawdzona. I no po prostu, że oferty, które tam są, są w jakiś sposób przez Booking weryfikowane. Okazało się, że prawdopodobnie są to oszuści. Przelaliśmy tam już w tym momencie 8 koła. I firma z Bookinga się zwinęła. Więc Booking, wykasowali się w ogóle z Bookinga, więc Booking, oczywiście się z nimi skontaktowałam, byli bardzo pomocni. Obiecali, że pomogą odzyskać te pieniądze, natomiast wydaje mi się, że to będzie skam, że będzie to ciężko odzyskać, bo no, jest to niesprawdzona firma po prostu. I to było, naszym minusem było to, że zabukowaliśmy coś, co nie miało żadnych opinii. I było nową ofertą. I było zupełnie nową ofertą na Bookingu. Wyglądało przepięknie. I wiecie, ja zarezerwowałam to jako prezent dla Darka. Tak. Po prostu świąteczny. Niespodzianka. Niespodziankę. W porozumieniu z moim tatą. No i wszystko super, super, super. Tylko bardzo ciężki był z nimi kontakt, słuchajcie. Bardzo trudno się z nimi pisało. Tak jakby nie rozumieli do końca angielskiego. Cały czas mówili, że im ten przelew nie wpłynął. Czy się kontaktowałeś z bankiem, czy przeszło, nie? Tak, ja do banku dzwoniłam w święta, czy przeszło. Bank mówił, że tam kilka dni zajmie, zanim przejdzie ten przelew. Przeszedł w końcu. Zszedł mi z konta. I słuchajcie, dostałam informację, że oferta została anulowana w ogóle, że w ogóle zniknęli nagle. I zero kontaktu, wiecie, ja oczywiście pisałam dalej, dzwoniłam pod podany numer, ten numer w ogóle nie odpowiada, cały czas po hiszpańsku się odzywa, zadzwoń później. Także no, jest to prawdopodobnie skam. I później dopiero zwróciliśmy uwagę na to, że na Bookingu jest o wiele więcej takich ofert, które nie mają żadnych recenzji, zdjęcia wyglądają przepięknie i wydaje nam się, że to po prostu są skamy. Jak nie wiecie, no to ja wam strzelę. Jak nie wiecie, to nam strzelisz w nas. Jedna pozytywna rzecz z tego jest taka, że znaleźliśmy nowy domek, do którego nie trzeba było wpłacać żadnej kaucji. Kwotę dopiero pobiorą przez Booking. Booking jest pośrednikiem. Nie trzeba nigdzie nic przelewać. Osobno jakby? Tak. Żeby potwierdzić rezerwację. Też w fajnym miejscu, w tej samej okolicy. No. Też fajny domek. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy odzyskali te pieniądze, bo kwota jest niemała, jest naprawdę duża. Ogromna, tak. I no, załamałam się wczoraj, tym jedynie, że się rozchorowałam, to jeszcze taka informacja, że... No było nam bardzo smutno, bo po prostu... Nie, no tak, ja też pisałem właśnie z Wojanem i taka okazja, w ogóle nikt się nie spodziewa, że wiesz... Że może mogą cię oszukać, nie? No, tym bardziej, że właśnie... A oszustwa są na każdy. Wszyscy oszukują. Wszędzie są. W każdym kroku mogą cię oszukać. No. Więc taka rada dla was, jak widzicie kiedyś coś rezerwowali, to upewnijcie się 10 razy, że ktoś jest sprawdzony. Nawet do Bookinga można napisać, nie? Mhm. No tutaj sami oni byli zdziwieni i po prostu zadzwoniłam, no długo czekam na tej infolinii i po prostu powiedziałam, że chciałabym zgłosić oszustwo. No prawdopodobnie jest to oszustwo, prawdopodobnie... To przeszkadza. Jest to kolejny skam. Tych skamów jest tam o wiele więcej. No uważajcie, po prostu patrzcie na opinie. Opinie myślę, że są jednak w takim miejscu, na takiej stronie najważniejsze. Chociaż niektórzy mogą mieć fejkowe opinie. No nie, wydaje mi się, że jak są na Bookingu, to są zweryfikowane. Znaleźliśmy teraz ofertę, która jest obsługiwana przez takiego pośrednika, który wystawił różne hotele na Bookingu. I co tam, ile on tam ma tych hoteli? 48? Bardzo dużo ma, to jest taka 48 duża, willi. Duża firma. Duża firma pośrednicząca. Bardzo od razu się znana.
Od razu się odezwali, od razu. Tak. Wtedy był inny zupełnie kontakt, od razu zaczęli pisać w sprawie rezerwacji, warunki rezerwacji, anulacji, tak, wszystko tak, jak być powinno. A w tamtym wypadku ten kontakt był tak utrudniony. Ja mówię, nie, co się ze mną nie tak, czy ja źle mówię po angielsku, mówię, może powinnam po hiszpańsku do nich pisać, a oni cały czas pisali to samo w kółko. Nie, pieniądze nam nie wpłynęły. Nie, please check again, nie wpłynęły nam. Nie albo powiedzieli, że nie masz pieniędzy na kocie. Tak, albo twoja karta jest zablokowana, jakieś takie głupoty mi pisali. Ja mówię, o co chodzi? Dlaczego taki dziwny? I że się w ogóle wtedy nie skapnęliśmy, nie? No. My w sensie nie musimy jechać w to samo miejsce, tylko chodzi o to, że bilety już są kupione. Tak, bilety są kupione. I nie jedziemy też sami, jedziemy w 6 osób, więc każdy ma już bilety kupione, więc no szkoda, żeby to się też zmarnowało. Tak. No i nastawiliśmy się, już to jest kwestia też taka, że po prostu nastawiliśmy, że łap. Że chcemy lecieć i już, no wiecie jak to jest, człowiek jest jeszcze bardziej zdesperowany, żeby lecieć, ale naprawdę mam nadzieję, że tą kasę odzyskamy. Dajcie znać w komentarzach, czy też zostaliście oszukani, bo u nas zazwyczaj wszyscy są oszukiwani na te SMS-y. Najgorsze jest to, że musimy się ją zajmować, jak jesteśmy tacy padnięci. No. Ona ma mnóstwo energii teraz akurat. Nawet jak jest przeziębiona, to ma mnóstwo energii. Lala, dobrze się czujesz? Tak i właśnie mam się czekać. Ja mówię, że większość znajomych zostaje oszukiwanych na te SMS-y, że musisz, paczka nie doszła, wyślij coś. I nawet Karoliny z biura, tam koleżanka tam było, tak? Co wszystkie pieniądze z konta zjadło? Tak. A policja powiedziała, że nic z tym nie mogą zrobić, bo jakby sama się wyraziła na to zgodę. No tak. To jest tak jak ja, przelałam te pieniądze, sama wyraziłam na to zgodę. No i teraz zrób dużo herbaty, co? Zrobię dużą herbatę. No i też mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejemy. Żegnamy się z wami. I widzimy się szybko. Pa, pa.